Pamiętacie Thomasa Rogne? To norweski stoper, który latem podpisał kontrakt z kolejorzem, który będzie obowiązywał od początku 2018 roku. Jako że 27-latek zakończył już rywalizację ligową ze swoim obecnym klubem IFK Göteborg, zdecydował się przyjechać na kilka dni do Poznania. Some physical tests, you know, some mobility tests and strength tests and stuff, so they can see what kind of physical state I'm in. So, it's good, it's very good, very professional. Kolejorz wykorzystał obecność Rogne w Poznaniu, by zawodnik ponownie przeszedł wszystkie testy medyczne. Informacja o tym, w jakiej formie znajduje się stoper, może być przydatna, szczególnie że kontrakt Thomasa Rogne z Lechem Poznań będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 roku. Zawodnik rozpocznie zimowy okres przygotowawczy z kolejorzem i pojedzie z drużyną na obóz. Norweg działa według zasady. To, czego nie mogę załatwić w styczniu, lepiej zrobić teraz. I'm trying to sort out all the practical stuff. You know, like look at apartments and sort of a bank account and, you know, get a car and all stuff like this, because, you know, this is things that kind of drags your energy a bit. So I'm thinking I can do this as quickly as possible. And then, you know, once I come in January, I'll be everything all focused on football. W przeszłości Rogne reprezentował barwy takich klubów jak m.in. Wigan czy Celtic Glasgow. W Szkocji sięgał po mistrzostwo oraz krajowy puchar. Zaliczał występy w Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów. 27-latek dwukrotnie zagrał również w seniorskiej reprezentacji Norwegii. W czwartek Rogne w roli obserwatora pojawi się na treningu kolejorza. Spotka się również z trenerem Nenadem Bielicą.